Ej, dziewczyno, co się stało? Mój chłopak znowu mnie rzucił! Chłopcy to same kłopoty. Chcesz, żebym też go rzuciła? A kto to był? Gienek? Nie, umawialiśmy się w zeszłym miesiącu. Franek? Nie, to było w zeszłym tygodniu. Brian? Kim jest Brian? Nie wiem, mówię przypadkowe imiona. To był Andrzej. No, już nie płacz. Będzie dobrze, znajdziemy ci nowego chłopaka. Serio, pomożesz mi? Po to są przyjaciele. Dzięki. Możemy iść? Tak, szybko. Mam dla ciebie prezent. O, szafka? Zobacz, co jest w środku. Ha, dobrze. Dasz radę. Przepraszam. Nie ma co marzyć, Marcinie. Żadnych dni wolnych. Zaczynaj. Kiedyś będziesz mistrzem. Panie i panowie, Marcin wygrał. Mistrz, mistrz, mistrz. Au, to boli. Nie ma co marzyć, trenerze. Żadnych dni wolnych. Dobra robota, Marcinie. Szybko się uczysz. Wróćmy do naszych treningów. Cześć, Max. Cześć, dziewczyny. Cześć, Max. Jestem gotowa. Chodźmy. Potrzebujesz czegoś? Nie. Miłego spaceru. Miłego dnia. Dziękuję. Nie, nie płacz. Proszę, przestań. Daj spokój. Stój. Cii. Znajdziemy kogoś dla ciebie, dobrze? No już. Judyto. Powiedziałaś, żeby stać. Chcesz, żebym ci pomogła? Tak, tak, dobrze, chodźmy. Skończyłeś? Tak, a teraz przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Nie dam rady. O czym ty mówisz? Kolejne ćwiczenie to lunch. Popracujmy nad mięśniami szczęki. Co? Możesz iść. Cześć, tato. Widziałeś moją kanapkę? Nie. Ktoś ukradł mi ją prosto sprzed nosa. Serio? Jak to wyglądało? Była chrupiąca i smaczna. Miała boczek i serek śmietankowy. Była pyszna. Tak, to brzmi pysznie. Gdybym to zobaczył, na pewno bym zjadł. Ale nie zjadłem. Znajdę tego, kto ją ukradł. I zniszczę go. Doszczętnie. Nie uważasz, że to trochę podłe? Masz rację. Zmuszę do przeprosin. Na oczach wszystkich. Na kolanach. Potem potnę na milion kawałków, a potem zniszczę. To brzmi lepiej. Aha, przerwa się skończyła. Czas wracać do zajęć. Pa! O, Kamil. Kamil? Kamil! Możemy spróbować, tylko nie spłoż go. Hej, Kamilu! Nie zrobiłem nikomu pracy domowej, nie wyrzucaj mnie! O, to tylko ty. Tak czy inaczej, jedno zadanie domowe za 50 dolców. Jestem wolny po godzinie 15 i mam wszystko. Kamilu, masz dziewczynę? Cóż, to zależy od tego, co masz na myśli.
Jeśli masz na myśli prawdziwą ludzką kobietę, to oczywiście nie, ale mam cyfrową dziewczynę. Klarę. Robi prawie wszystko, co robi prawdziwa dziewczyna. Robi mi jedzenie, mówi... Kocham Kamila. Mogę z tobą porozmawiać? Tak się cieszę, że cię mam. Jestem trochę przerażona. Chcesz, żebym kupił ci nową obudowę? Możemy stąd iść? Tak, wynośmy się stąd. Mój poziom baterii to 1%. Hej, czy panie mają ładowarkę? Dlaczego muszę zabierać te rzeczy do domu? Potem na siłownię, a potem z powrotem do domu. Dlaczego po prostu nie... mieszkać na siłowni? Wybrali się na tropikalną wyspę. Dasz wiarę? Na konkurs czy co? Nie, na wakacje. Pokażę wszystkie zdjęcia. Hej, dlaczego nie patrzysz? Patrz. Zdjęcia są niesamowite. O, chcę to. Coś na pewno się dzieje. Jestem w szoku. Też to chcę. I to już. Michasiu, ej! Pomocy, potrzebuję ładowarki do telefonu. Proszę, Kamilu, nie ma problemu. Cieszę się, że cię znalazłem. Mhm, a oto cena. Wiesz, zmieniłem zdanie. Nie potrzebuję nawet ładowarki. Dobrze. Pa! Dobra, następnym razem damy radę. Nadal nie mogę uwierzyć, że mi to zrobił. Kamil? To tylko dziwak, nie przejmuj się nim. Kamil? Mam na myśli Andrzeja. O, gdy tylko zaczęliśmy się spotykać, stał się zbyt zajęty dla mnie. To dziwne, jak się rozstaliście, nigdy nie mówiłaś. Właściwie to się nie rozstaliśmy. Pojechał do jakiegoś ośrodka narciarskiego i przestał odpisywać. Co za potwór. Ta, Yeti. O, patrz, kto to? Chodźmy się przywitać. Dobrze. Hej, przystojniaku. Uspokój się, jestem na czatach. Hej, przystojniaku. To ja, Emilka. Emilka? W przebraniu. Co ty tu robisz? Poluję na przestępcę. Na kogoś, co zrobił coś bardzo, bardzo złego. Na mojego byłego. O, a czy zjadł moją kanapkę? Co? Jaką kanapkę? Ukradli mi kanapkę, a ja szukam złodzieja. Rozumiem. Dobra, zostawcie mnie w spokoju. Kanapka? Tak. Chcecie mnie skrzywdzić? To nie przelewki, wynocha. Nie pogarszajcie sytuacji, no już. Powodzenia, pa! Cześć! Pachnie jak moja kanapka. Jak można było zrobić tak wielki bałagan? Tak, to nie byłem ja, to był pan Kamil. Racja, a ja jestem Michael Jordan. Śmieci jednak wciąż tu są. Może jestem Michaelem Jordanem? Ha. Alu, wciąż jestem pod twoim wrażeniem. To tak jakbyś w ogóle nie potrzebowała chłopaków. Nie ma po co. Samej mi dobrze. Ale to fajne. Ta, zdecydowanie nie potrzebuję chłopaka do szczęścia. Ja też nie. Ale chcę go mieć. Tak nawiasem, kto jest w twoim typie? No wiesz, wysoki, umięśniony, przystojny, blondyn. O. Chcesz dobrze zagrać? Łap! Dobry serwis. Ha! Myślisz? Nawet nie próbowałam. Serio? Łap! Ha! Nie trafiłeś. Tak. No dobrze. Łap! Ha! Nic ci nie jest? Piękne podanie. Ty też jesteś piękna. Pomożesz mi? Dzięki. Tak.
A, słodki, miły, opiekuńczy. Chciałabym mieć takiego chłopaka. Aha. O, chyba wiem, kto pasuje do tego opisu i chcę się z nim umówić. Mm? Marcin! Marcin? No tak, ten z siłowni. Ćwiczysz z nim, prawda? A, ten Marcin. O tak, przedstawisz mnie? Proszę, proszę, proszę! Daj spokój, Alu. Może poszukamy kogoś innego. A, rozumiem, podoba ci się, co? A, nie, 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 nie. Nie chcesz, żebym ci go zabrała? On nawet nie jest w moim typie. To pomóż mi. Dobrze. Serio? Tak. Dziękuję. Halo? Policja? Moja kanapka została skradziona. Wyślijcie cały oddział. Co to znaczy, że to nie wasz problem? No to po co jest policja, co? Tak. Tak, zadzwonię na policję i złożę na ciebie raport. Emilko! Emilko! Potrzebuję ładowarki. Teraz, proszę! A, oczywiście. Proszę bardzo. Witaj, właścicielu. Fiu! Myślałem, że cię straciłem. Nie martw się, właścicielu. Zawsze będę z tobą. Kamil, patrz. Toś mi ją ukradł. Szukam winowajcy. Fuj! Czy jest w tym mięso? Co? Jesteś wegetarianinem czy coś? Tak. Nie jem niczego, co pochodzi od zwierząt. Dlaczego nie? Jest pyszne. Emily, to zwierzę kiedyś żyło. Bawiło się na polu, biegało z przyjaciółmi, jadło trawę, cieszyło się słońcem. Łapiesz? Aha. To pomożesz mi znaleźć przestępcę? Nie. Jesz zwierzęta. To ty jesteś przestępcą. Taki jesteś. To zabieram swoją ładowarkę. Co? Klara? Klaro, czy naładowałaś wystarczająco dużo? Właścicielu, dlaczego odebrałeś telefon? Co? Po co rozmawiasz z innymi, skoro masz mnie? Właśnie patrzyłem na zdjęcie kanapki. O co chodzi? Myślałam, że to była Siri czy coś. Klaro, wiesz, że usunąłem moją Siri. Dlaczego będę znowu do to poruszasz? Będę wracać tak długo, aż przekonam się o tym, że jestem najważniejszą częścią twojego życia. Myślę, że musisz naładować się trochę bardziej. Wydaje mi się, że dzieje się coś podejrzanego. Jestem zdeterminowana, by dowiedzieć się co. Pomożesz mi? Oczywiście. Myślę, że między Marcinem a Alą coś się dzieje. Tak, na pewno coś się między nami dzieje. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Tak, oczywiście. Jak mogę pomóc? Potrzebuję dowodu, że Marcin i Ala spotykają się. Dobrze, jak sobie życzysz. Wszystko, co sprawi, że będziesz szczęśliwa. Cześć, Alu. Tęskniłem. Cześć, Marcin. Ja też za tobą tęskniłam. Jak twój dzień? Było dobrze. Spędziłam go z Judytą. Jej chłopak ją rzucił, więc jest smutna. A ty pomagasz jej znaleźć nowego chłopaka. Więc powiedziałam mu, a on był jak... No wiesz, serio? Tak, super. Alu, szczerze mówiąc, mam już dość ukrywania naszego związku. Daj spokój, znasz mnie. Wiesz, jak zawsze mówię dziewczynom, że chłopacy są denerwujący. Czy ja też cię denerwuję? Wiesz, że nie. To tylko mój imidż i tak mi się podoba. Możemy poczekać. Oczywiście, dopóki jesteśmy razem. A, Marcin, czy mogę zapytać? Co? Czy mnie kochasz? Oczywiście, nawet bardziej niż uwielbiam siłownię. Czy mogę cię prosić o zrobienie czegoś dla mnie? Co to jest? Po prostu powiedz tak. Tak. Czy pójdziesz na randkę z Judytą? Oczywiście, że nie. Co? Nie! No weź. To moja najlepsza przyjaciółka i jest teraz taka smutna. Chcę jej pomóc. To tylko mała randka. Proszę. Czy jesteś pewna, że to jest to, tak, czego chcesz? Proszę, 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 proszę. Dziękuję. Chodźmy. Opowiem ci całą historię. Jesteś taka fajna. Jak Kapitan Ameryka. Jak John Cena.
ale nie powinnaś jeść tylu kanapek. Co powiedziałeś? Nazwałeś mnie grubą? Powiedz mi to prosto w twarz. Ha! Ty się niczego nie boisz. Cześć, tato. A, jak tu się dostałaś? To tylko korytarz. Weszłam przez drzwi. Sprawdzałem tylko twoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. A skoro mowa o bezpieczeństwie? Gdzieś tutaj jest złodziej. Aha. Prawda? Ha. A ja myślę, że jest bardzo może blisko. Może ty zjadłaś kanapkę? Co? Tak, zjadłaś ją. Jesz tyle kanapek, że nawet nie zauważyłaś tej jednej. Oczywiście, że nie. Jestem przekonana, że jej nie zjadłam, bo ciągle jestem głodna. Co sugerujesz? Że zjadłem twoją kanapkę? Nie, to nie to. Więc dlaczego wciąż tu jesteś? I nie ćwiczysz! Idź na siłownię! Musimy udowodnić, że Ala i Marcin spotykają się ze sobą. Dlaczego? Nie możemy po prostu spędzić miło czasu razem? Daj spokój, Max. Wierzę, że uwielbiam tajemnice, a to jest skandal roku. Musimy to rozgryźć, musimy! Dobrze, jak ci pomogę, to się uspokoisz? Czekaj. Myślisz, że jestem szalona? Uważam, że jesteś szalenie piękna. To pomożesz mi czy nie? Oczywiście. No to do dzieła. I pisałam do niego, ale nie odpowiedział, więc napisałam do niego jeszcze raz. I jeszcze. I ponownie. A on dalej nic. Jestem wściekła. Umówiłbym się z Alą. Co powiedziałeś? Jesteś zazdrosny czy co? He? Nie, po prostu źle cię usłyszałem. Umów się z nią, jeśli chcesz. Tak, mam to. Tak. No? Tak, oni zdecydowanie się umawiają. Mamy dowód. Max, kocham cię. Wiedziałam. Ja ciebie też ma... Nie mogę teraz rozmawiać. Co tam? Prawie mnie złapali. Powinniśmy powiedzieć wszystkim? Nie. Najpierw musisz pójść na randkę z Judytą. Hej, z kim rozmawiasz? No, z Marcinem. A, Marcin! Powiedz mu, że jestem dziś wolna. To umówisz się z nią? Bardzo chętnie. O, jesteś najlepsza. Dziękuję. Przykro mi, Klaro. Będę musiał wymazać twoją pamięć. Czy coś jest ze mną nie tak? Widzisz, twój system się zepsuł i rozwinęła się u ciebie funkcja zazdrości. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest pełny reset fabryczny. Ale to ty zakodowałeś moją SI. Jestem zaprogramowana, by zachowywać się jak prawdziwa dziewczyna. Nie podoba mi się to! Ale właścicielu, ja nie chcę, żebyś wymazywał mi pamięci. To nie ty mówisz, to twój protokół samoobrony. No i proszę. Ha, ha, ha. Błąd. Błąd. Co? Jestem tu, ale Judyty jeszcze nie ma. Czy jest za późno na odwołanie? Po prostu zrelaksuj się i nie denerwuj. Będzie dobrze. Już jestem. Jak powinienem się przy niej zachowywać? Normalnie. No dobrze, ale co to znaczy? Ona idzie. Cześć, Marcin. Hej, wyglądasz świetnie. Dobrze, wyglądasz dobrze. Hej, dlaczego zgodziłeś się ze mną umówić? Myślę, że jesteś mądra i atrakcyjna. Wszechświat właśnie kazał mi się z tobą umówić. No to jestem. O, to musi być przeznaczenie. Tak. Hej, mogę zdradzić ci sekret? Co? Kelner, czy możesz przynieść mu trochę wody?
Przepraszam, Marcinie, zaraz wracam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam! Co ty wyprawiasz? Ona to zaczęła! Ano tak, chodźmy, zanim wróci. A, tak dobrze jest być singlem. Zamykamy. O, hej! Proszę zapłacić rachunek. Oczywiście! Nie. Co? Potrzebujesz swojego kodu PIN. Chwileczkę. Klaro, Klaro, potrzebuję pomocy. Tak, jaki jest mój PIN? Potrzebujesz mojej pomocy. Jak to nie pamiętasz? Jest w twoim banku pamięci. To nie mogło nie tak po prostu zniknąć. Można też Sekundkę. Płacić gotówką. Klaro, proszę powiedz mi kod PIN. Pamiętasz moje urodziny? Co? Ty tak na serio? Klaro, dlaczego mi to robisz? O! Kod PIN to twoje urodziny. Dzięki, Klaro. Proszę bardzo. Dziękuję. No to jak poszła randka? Randka poszła tragicznie. Wyszedł w połowie. Nawet nie zdążyli nam przynieść napojów. Znaczy, ja swój dostałam. Może był zajęty? Zajęty? Nie. Cały czas zachowywał się dziwnie. Jakby coś ukrywał. Muszę ci coś powiedzieć. Proszę o uwagę. Spotkanie klasowe. Kamilu, słyszysz mnie? Spotkanie klasowe. No już, idź. Hej, ludzie. To nie jest fałszywy alarm. Wszyscy wstawać. Mamy spotkanie nadzwyczajne. Ruchy, ruchy, ruchy. Spotkanie kryzysowe. Wszyscy idą do klasy. Teraz. Wszyscy uczniowie do klasy. Już. Co tu się dzieje? Wchodź. Już. Ludzie, co się dzieje? Słuchajcie. Nikt nie wyjdzie, dopóki nie przyzna się ten, co ukradł moją kanapkę. Twoja kanapka, co? Skoro jesteśmy tutaj i nikt się nie przyznaje... Ach tak? Mów dalej. Mam dla was wszystkich ciekawą informację. No już! Marcin i Ala są parą! Czy to prawda? Judyto, chciałam ci powiedzieć, ale nie mogłam znaleźć słów. A, no już, tak się cieszę. Serio? Tak, moja najlepsza przyjaciółka umawia się z najgorętszym chłopakiem w szkole. Oczywiście, że jestem szczęśliwa. Dziękuję, Judytko. Całus? No dobra, ale co z moją kanapką? Jaką kanapką? Może ktoś coś widział? To ja. Zjadłem kanapkę. Leżała tam, niestrzeżona. Nikogo innego tam nie było. Byłem taki głodny. I zobaczyłem, że nie miała właściciela, więc postanowiłem adoptować ją do swojego żołądka. Wstyd mi. Tak mi przykro. Niech to jedzenie wynagrodzi. Tak! Smacznego! Nareszcie. Sam ją Dziękuję. Zrobiłem. Mów mi, Kamil. Kupujesz swoje kanapki w Blue Crab? Tak, są najlepsi. No nie? Żadnych więcej sekretów? Obiecuję. Teraz pocałunek. Judyto! Co? O, cześć, Kamilu. Hej, cześć, Klaro. O, cześć. Czy coś mi umknęło? Tak, darmowe kanapki. O, fajnie. Skoro mowa o kanapkach, to znalazłem jedną w szatni. Wiesz, czyje to jest? Pokaż mi. Trzymaj. Nic nie widziałeś. Dobrze.
O, cześć, Judyto. Cześć, Andrzeju. Co ty tu robisz? Przepraszasz. Za co? Byłem w górach. Tam nie było internetu. A kiedy wróciłem, zobaczyłem, że zablokowałaś mnie na Instagramie, Facebooku i Twitterze. Dlaczego? Serio? Myślałam, że już nie chcesz się umawiać. Myślałam, że mnie nienawidzisz. Co? Myślałem o tobie przez cały... Chwila, sekunda. Znowu. Judyto, to dla ciebie. A, dziękuję. Czy widzieliście moją kanapkę? O-oh.